Cześć, tu Maszyński Serwis. Wiele osób mnie prosiło, żeby jakąś recenzję nagrać Radeika GMS 7751. Mimo, że to jest bliźniak 1901, to tak czy siak pozwolę sobie nagrać, bo Radeiko troszeczkę jest inne, jeśli chodzi w zasadzie o wygląd. Praca jest praktycznie identyczna, no ale pokażę, jak to działa. Oczywiście takie rzeczy jak sterowanie z kierownicy, wszystko to tutaj mamy, wszystko nam działa w takim Radeiku. Mamy kamerę cofania. Tak przy okazji tu mamy zamontowaną kamerę GMS-a 180 stopni. Naprawdę rewelacyjna kamera. Nie dość, że ten obraz jest bardzo czysty, bardzo ładny, to jeszcze te kąty widzenia są naprawdę super. Tutaj praktycznie nawet drogi samochodu widać. No a radyjko. Mamy oczywiście podstawowe radio, tak jak w każdym. Może zbadać ilość kolagenu. Bardzo czułe. Nieperfekcji i Tu wam perfekcyjnych pokażę, jest taka rozwiązań słaba dla biznesu. stacja. Dla tych, którzy cenią Chyba na innowacyjne rozwiązania Słowacji. Audi. To jest grubo ponad 100 km. Bez problemu nam tutaj odbiera to radyjko. Mamy tutaj Androida 8. Asystent Google'a nam działa, także możemy się nim pobawić. OK Google. Nawigacja Katowice Kościuszki 12. Jasne, nawigacja do Kościuszki 12. Jak widać, fajnie, szybciutko nam to wybiera. Nawet szybciej niż takie wybieranie standardowe głosowe, które przez Google przechodzi, to nam od razu wchodzi do nawigacji, także szybko, fajnie to wszystko działa. No i nawigacja nam już odpaliła. Co ważne, możemy sobie dzielić ekran. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to robić. O, jakoś tak. Mamy ekran Przemianki postupnie sobie jasni, pewnie tej oświetle podzielony. 13 stopniów. O, i mamy radio i równocześnie 2K, trzeci O. Nawigację. Bardzo fajna funkcja. Nie mówię, że akurat radio można to puścić, ale można taką inną aplikację, która jest zbudowana pod tryb dzielonego ekranu. No, także polecam. Naprawdę fajne radyjko. Nawet ciekawy equalizer jest w tym radiu. Może nie jest jakiś taki super, ale w większości wystarczy, gdzie gorzej go tu mamy. A tutaj mamy equalizer, całkiem naprawdę fajnie działający. Nie jest oczywiście to co 8901, gdzie mamy procesor dźwięku, ale naprawdę do takiego normalnego grania w zupełności to wystarczy. Co jeszcze? Zmiana koloru wyświetlania. Tych kolorów jest tutaj kilka. Teraz mamy jakiś pomarańczowy, czerwony, niebieski. Zielonkawy. Czerwony. Oczywiście mamy tutaj zestaw głośno mówiący, tak jak standardowo. Możemy sobie odpalić janosika. Mamy tu zainstalowane mapy offline, here, w razie czego jakby nam sygnał się gdzieś zgubił. Bardzo czuły GPS. Naprawdę bardzo fajne radyjko. I za całkiem fajne pieniążki, bo w tej chwili chyba kosztuje 1199 zł. Zapraszam serdecznie, Meszyński Serwis. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pozdrawiam.